Cześć, z tej strony Patryk z Leica Camera Poland i mam przed sobą dwa aparaty, które dla niewprawnego oka mogą wydawać się identyczne. Jednak jest między nimi zasadnicza różnica. Po mojej prawej stronie mamy Leica M10R, czyli współczesny cyfrowy dalmierz, a po mojej lewej stronie mamy legendarną Leica MP, która jest dalmierzem analogowym. Mieliśmy możliwość otworzenia tego niezwykle rzadkiego aparatu i zaprezentowania go, więc postanowiliśmy wykonać to krótkie wideo dla Was. Leica MP jest bezpośrednim następcą Leica M6. Różni ją przede wszystkim to, że jej wykończeniem jest black paint, czyli czarny lakier charakterystyczny dla aparatów Leica od wielu, wielu lat. Dopiero w najnowszych generacjach aparatów cyfrowych zmieniono to na black chrome. To, na co warto zwrócić uwagę, to że ten aparat jest w pełni kompatybilny z całym systemem M. Każdy obiektyw jest z nim, możemy do niego zapiąć każdy obiektyw, który powstał do tego systemu, oraz poprzez adaptery jeszcze obiektywy, które powstały wcześniej na gwint L39. MP to niezwykle solidnie wykonany aparat, ale przede wszystkim niezwykle pięknie wykonany aparat, i pomimo że Steve Jobs powiedział, że design to nie jest to, jak rzecz wygląda lub jak jest wykonana, tylko to, jak się jej używa, to w przypadku czarnej MP warto zaznaczyć jednak to, że jest to jeden z najładniejszych aparatów, jakie mamy obecnie na rynku. Jeśli chodzi o to, jak sam aparat się używa, to użytkownicy systemu M nie będą kompletnie zaskoczeni ani zdziwieni. Przysłona, pokrętło czasów. Jedyne, co wyróżnia ją w stosunku do aparatów cyfrowych, to że musimy dokonać naciągu filmu. Jeśli chodzi o ISO, ustawiamy je tutaj. A z racji, że jest to tradycyjny aparat analogowy, ciągle mamy tu bottom plate. Leica jest obecnie jedynym producentem, który cały czas ma w swojej ofercie nowe aparaty analogowe. Cieszą się one dość dużym powodzeniem, więc jeżeli bylibyście nimi zainteresowani, pragnę tylko nadmienić, że czas oczekiwania na aparat MP lub MA wynosi między 3 a 4 miesiące. Teraz zabierzemy tą oto Leica MP na krótki spacer po centrum Warszawy, aczkolwiek pogoda nam nie służy, więc nie będzie to wyśmienita, perfekcyjna fotografia uliczna, tylko raczej spokojne kadry jesienne na triksie.